Cześć, mam na imię Dorota i oto jestem z kolejnym filmikiem, który dzisiaj będzie troszkę taki luźniejszy, bo opowiem Wam o planach czytelniczych, jakie mam na ten rok. Ja żadnych postanowień noworocznych nie robię, ponieważ nigdy ich nie dotrzymuję. Zapału zawsze starczy mi na jeden. Dwa tygodnie góra, a potem kończy się jak zwykle, ale sobie pomyślałam, że takie niezobowiązujące, luźne plany dotyczące książek, które chciałabym w tym roku przeczytać, no dlaczego nie? I tak już w głowie sobie listę takich książek układam, także postanowiłam powiedzieć Wam o jakich właśnie książkach myślę na ten rok. No a potem jeszcze na koniec będzie takie małe. Losowanko, ale to potem. Teraz przejdźmy już do tych książek, które planuję sobie przeczytać w tym roku, i na pewno chciałabym przeczytać złego Leopolda Tyrmanda, z tego względu, że po pierwsze, już od dawna chcę tę książkę przeczytać, a po drugie, 2020 jest właśnie rokiem tego pisarza, ponieważ y, przypada w, na 2020 rocznica, setna rocznica śmierci, nie urodzin. 100. Rocznica urodzin Tyrmanda i 35. Rocznica śmierci. Także no to jest taki, taka dobra motywacja do tego, żeby w końcu po złego sięgnąć. Także tę książkę na pewno chcę przeczytać. Może jeszcze dzienniki, ale to. Zobaczymy, jak wyjdzie. Kolejnym pisarzem, po którego chciałabym w końcu w tym roku sięgnąć, jest Szczepan Twardoch, ponieważ jeszcze nic z tego autora nie czytałam. I, no i chciałabym chociaż jedną książkę jego przeczytać, jeszcze nie wiem jaką. Myślę o drachu albo morfinie, no ale zobaczę, na którą z nich się zdecyduję. A może w ogóle będzie to jakaś inna, może król, chociaż do króla, do, do króla jakoś nie za bardzo mnie na razie ciągnie. Kolejna książka to Ciemno Prawie Nocy Joanny Bator. Kolejna autorka, zupełnie mi nieznana jak na razie. Także wybrałam sobie tę książkę. Nic o niej praktycznie nie wiem, wiem tylko, że jest tam jakiś wątek kryminalny, także no, jak dla mnie już brzmi świetnie. No i jeszcze w tym roku koniecznie Charles Dickens i Opowieść o Dwóch Miastach. Bo w głowie mam jeszcze samotnie, ale to już jest taki ciężki kaliber, jeśli chodzi o objętość. Także na razie zostaję przy opowieści o dwóch miastach i mam nadzieję tę książkę w tym roku przeczytać. A teraz przejdźmy do Rosji, ponieważ w tym roku postanowiłam więcej czytać, czy to literatury rosyjskiej, czy to o Rosji w ogóle. No, bo po prostu ten kraj mnie bardzo fascynuje i chciałabym na jego temat więcej czytać. I, no i postanowiłam, że ten rok będzie takim moim rosyjskim rokiem i będę się starała jak najwięcej książek z Rosją w tle przeczytać. I teraz pokażę Wam te książki, które już na mnie czekają. Bo one leżą na moich półkach już od jakiegoś czasu, ale jeszcze po nie nie sięgnęłam, także no, już taki spory pakiet odnośnie Rosji mam. Anna Karenina ja książka, którą bardzo chcę przeczytać, chociaż ja ją już kiedyś czytałam, ale bardzo, bardzo dawno temu i ja niewiele z niej pamiętam. Ja nawet nie pamiętam, czy ja ją wtedy dokończyłam, czy nie, także no. Nie pamiętam nic, więc mam nadzieję, że w tym roku sobie ją przypomnę. Kolejna książka. Iwan Gonczarow, Obłomow. Książka, którą pokazywałam wam w którymś Bóg no i od tego czasu ona u mnie leży. Ilia Obłomow to mieszkający w Petersburgu młody, zubożały ziemianin. Aktywność życiową ograniczył właściwie do zera. Całymi dniami nie wstaje z kanapy, narzeka na rzeczywistość i filozofuje, nie dbając o majątek, za to marzy o romantycznej miłości. Także zobaczymy, co mu z tych marzeń wyjdzie. Kolejna książka. No ta książka też bardzo długo już u mnie na półce leży. Iwan Sołoniewicz, Rosja w łagrze. Jest to reportaż o ucieczce z sowieckiego raju. Także myślę, że będzie bardzo ciekawą książką. Dżentelmen w Moskwie. No Moskwa, wiadomo. Hrabia Rostow. Zobaczymy. Słyszałam bardzo wiele dobrego o tej książce. Także mam nadzieję w tym roku się przekonać na własnej skórze, jaka ta książka jest. Czy mi się spodoba, czy nie. I ostatnia, ta największa i najgrubsza, to biografia Rasputina. Autorem jest Douglas Smith. No, objętość może troszkę przerażać, ale, ale myślę, że nie ma się czego bać. Prawdziwa historia Rasputina, ciekawsza niż legendy. No i właśnie na to liczę. I jeszcze jedna książka, której jeszcze nie mam, ale ona już też za mną dosyć długo chodzi i jest jest to książka pod tytułem Skazani, również autorem jest Douglas Smith, ten sam pan, który napisał Rasputina. No i jest to historia o zagładzie rosyjskiej arystokracji. Także te książki jeśli chodzi właśnie o Rosję mam w planach. Oczywiście te plany na pewno będą się na bieżąco modyfikowały. No ale na dzień dzisiejszy te książki, jeśli chodzi o Rosję, planuję przeczytać. I mam jeszcze jeden taki większy plan, jeśli chodzi o ten rok, a mianowicie skok na fantastykę, do czego zresztą przymierzam się już od dosyć dawna i też z takim nakierowaniem bardziej na science fiction niż na fantazy, bo do tego mnie bardziej ciągnie, przynajmniej na razie. Chociaż przyznaję, że tutaj poruszam się zupełnie po omacku, bo w ogóle w tym gatunku nie siedzę. Także możecie mi polecać jakieś tytuły, które byłyby dobre na początek, jeśli chodzi o science fiction. No takie, żebym się nie zraziła, może też odraćcie takie tytuły, za które lepiej na początku się nie brać. Ja wam powiem, jakie sobie książki wybrałam na ten mój początek przygody z tym gatunkiem, oczywiście są to tytuły wybrane po przejrzeniu różnych blogów które właśnie science fiction czy fantastykę ogólnie polecają i, no i robiły też takie zestawienia najlepszych książek z tego gatunku i też na tej podstawie wybrałam sobie cztery tytuły i jest to Solaris Stanisława Lema, jest to Hyperion Dana Simonsa jest to Diuna, Herberta i Problem Trzech Ciał. To są te cztery tytuły, które na razie sobie wybrałam, i mam taki ambitny plan, aby je w tym roku przeczytać. A może będzie tego więcej, kto wie, zobaczymy. Jeśli się wciągnę w ten gatunek, to wszystko jest oczywiście możliwe i droga stoi otworem do poznawania nowych gatunków literackich. Także. To by były te moje takie plany ogólne co do książek, które chciałabym przeczytać. A teraz jeszcze zrobię takie szybkie losowanie, o którym mówiłam na początku. Ponieważ dawno nie było losowania, a trzeba się trochę zabawić w życiu, także robimy losowanie. Wybiorę sobie, wylosuję pięć książek na, na tę pierwszą połowę roku. Bo styczeń już właściwie jest za nami, można tak do tego podejść. Także od lutego do czerwca wylosuję sobie pięć książek. Y, z tych, które oczywiście zalegają na moich półkach. Także losujemy pięć książek. Yy... Wywiórka mi pomaga oczywiście. Także raz. Dwa. 4 5 ok, z losowania są wyłączone te książki, ponieważ no, te książki są jakby w osobnej puli. Tutaj jest cała reszta. Zobaczymy, jakie to są książki, i zaraz po nie pójdę. O super, między falami. Już pierwsza książka, którą też od dawna mam w głowie. Gdy ucichnie muzyka, to jest, zresztą zaraz Wam pokażę. To jest też książka, która leży u mnie już po prostu wieki. Wizjonerzy i skandaliści kina. No proszę, wojna światów, właśnie, zapomniałam o tej książce, kiedy mówiłam o fantastyce, o science fiction, bo to też jest książka, która już z takim wyrzutem na mnie spogląda z półki. Badyl na katowski wór. Super. Idę po te książki. Jestem z powrotem i mam te wszystkie książki wylosowane, także teraz każdą po kolei Wam pokażę. Pierwsza, Gdy ucichnie muzyka, którą napisał Mick Wall. Jest to biografia zespołu The Doors, ale podejrzewam, że to będzie z naciskiem na biografię samego frontmana zespołu, czyli Jima Morrisona, no, który myślę dzisiaj... Jest już legendą, jeśli chodzi o muzykę rockową. Poza tym, wokół jego śmierci narosło bardzo wiele różnych teorii spiskowych, a ta książka obiecuje, że dowiemy się, jak naprawdę zmarł Jim Morrison i dlaczego w ogóle uciekł do Paryża. Także mam nadzieję dowiedzieć się prawdy z tej książki. Kolejna wojna światów. No, właśnie to jest ta książka, o której zapomniałam wspomnieć w swojej y, liście książek Science Fiction, a ona już dosyć długo na moich półkach leży i patrzy na mnie z wyrzutem, tym bardziej, że to taka cień, cieniutka książeczka. No, także fajnie, że ją wylosowałam. Będzie to motywacja do tego, aby właśnie rozpocząć nią te moje fantastyczne wyzwanie tegoroczne. Między falami Saramos. Super, że tę książkę wylosowałam. To jest właśnie jedna również z tych książek, która już za mną od dawna, dawna chodzi. Wszyscy Saramos chwalą, także ja w końcu będę miała okazję przekonać się na własnej skórze, jeśli chodzi o jej książki. Książkę na razie: jedną. Następna Badal na Katowski Wór, czyli drugi tom z serii z Flavią de Luz, bohaterką, którą bardzo polubiłam. I no, jestem niesamowicie ciekawa, jaka też to będzie zagadka kryminalna w tej części i jak Flavia sobie z nią poradzi. I ostatnia książka. Sfinks, Wizjonerzy i Skandaliści Kina. Książka, którą otrzymałam od Moniki z kanału Tylko Czytam, którą bardzo pozdrawiam i bardzo się cieszę, ponieważ no ja zawsze byłam miłośniczką kina. Dzisiaj może troszkę mogę powiedzieć o sobie, że jestem taką wycofaną miłośniczką kina, ponieważ bardzo mało w tej chwili oglądam różnych filmów i seriali, ale kino nadal bardzo lubię. Także będę czytała. I to tyle. Może jeszcze te książki wam o, pokażę. Także to są te wylosowane książki na pierwsze półrocze tego roku. Tutaj mamy książki na wyzwanie rosyjskie. Tych książek science fiction oprócz wojny światów jeszcze nie mam u siebie, ale to przecież żaden problem, prawda? Żeby się one u mnie szybko pojawiły. No, także tak te moje plany wyglądają. Co z nich wyjdzie? Przekonamy się za rok, no w tym wypadku za pół roku. To tyle na dzisiaj. Piszcie oczywiście, proponujcie jakieś, może tytuły do tych moich wyzwań. Będę wdzięczna, szczególnie jeśli chodzi o to wyzwanie fantastyczne. A ja już Wam dziękuję dzisiaj za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.